kiedy nienawidzisz swojej matki, ale jednocześnie ją bardzo kochasz. Zachlej się na śmierć! To wszystko przeze mnie! Ale oprócz matki nienawidzisz też ciotki, ojca i generalnie wszystkich ludzi. Wszędzie mi będzie lepiej niż u ciebie. Kła! Marek! Hej, 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 hej! Na szczęście jest jedno, co kochamy wszyscy. Wiecie, o czym mówię? Oczywiście, że wiecie, bo to jest wasza ulubiona seria na polskim YouTubie, czyli Ciągamy Mięto Lirokeza. Dzień dobry widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mogę was zapewnić, że będzie przednia zabawa, jak zawsze na moich odcinkach, ale dzisiaj będzie jeszcze lepiej, bo dzisiaj odcinek małolatów, a wy lubicie małolaty, jakkolwiek to brzmi. Także widzowie, piąteczka, piątunia i lecimy do odcineczka, czyli do małolatów. Mięto Lirokeza, małolaty, zapraszam! 16-letni Marek Cyder jest uczniem pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Od początku roku szkolnego chłopak podkochuje się w swojej koleżance z klasy Sylwii Piorun. Okazja do zawarcia bliższej znajomości z dziewczyną pojawiła się na szkolnej dyskotece. A może w piątek na jakąś imprezę byśmy skorpali razem? Ale jest piątek i jest impreza. A, no to widzisz, pierwsza randka za nami. Sylwia, ty i ja? Bardzo chętnie. Obawie dajemy czadu, teraz my się bawimy tutaj nie, na spotkach. Chodźmy tutaj, a co? Mamo, co ty tutaj robisz? A, szukam ci taty. Idzie sobie z chłopaczkami. Proszę cię, idziemy, chodź. A nie? Zaraz przyjdzie jakiś nauczyciel dymna, robi. Proszę cię, idziemy do domu, chodź. Na dyskotekę przyszłam, pobawić się. Przyjdźcie. Ale zabieraj te rączki, to jest molestowanie, tego nie lubimy na YouTubie. Co ty robisz z tym telefonem? Zostaw, wiesz, ile ten telefon kosztował? To jest new iPhone 11 za 5000 złotych polskich PLN. Na mnie to obchodzi, chodź, idziemy do domu. Nie ma tańczenia do domu, spacz tylko do pracy. To w ogóle za poza do nagrywania. Kto tak nagrywa? Kto tak nagrywa? Słuchajcie, jesteście sobie na wakacjach. Chcecie sobie zrobić filmik, czy tam zdjęcie pamiątkowe. Patrzycie, o, mamy dobre miejsce i nagle... Po wczorajszej awanturze Marek miał problemy z zaśnięciem. Zdesperowany chłopak przez północy zastanawiał się, jak przemówić matce do rozsądku. Jedz, mamo, nic od wczoraj nie jadłaś. Ona ma potężnego kaca, potężniejszego niż ja po afterparty na PGA. A uwierzcie, było ciężko. A ty jej dajesz jedzenie. W takim momencie, czy tobie się nudzi w życiu, czy ty naprawdę chcesz sprzątać cały dom z wymiocin? Nie będę jadła. Będziesz kawy się napiję. Nie? Nie będę jadła! Kawy się napiję! Zjem se makowca, się nawpierdam. Żołądek mnie boli. Nie będziesz tego piła. Bo co? Musisz się zacząć leczyć, rozumiesz? Już się leczyłam i co mi to dało? Nic! Sam nie wiem, może po prostu już nie ma dla ciebie lekarstwa. No ale czemu mi nie dał wypić wody? Biedna mama, chciała się tylko nawodnić na kaca, ale nie! Nie będziesz piła wody! Pewnie. Ja i tak sobie zawsze znajdę lekarstwo. Skąd ty to wzięłaś? Ona zaraz ze szlafroka zacznie nie wyciągać alkohol. Przecież wszystkie szafki przeszukały. A nie, dam ci tego, ty myślisz, że co? Przegięłaś wczoraj, rozumiesz? Nienawidzę cię! Zapłacisz mi jeszcze za to! Ona już wystarczająco dużo na ciebie wydała, a ty jeszcze byś chciał kasę? Niewdzięcznik pierdolony! Zachlaj się na śmierć! No jasne, że się zachlał. No jasne, że się zachlał. Byłem dosłownie ja, kiedy po ponad pół roku nie picia alkoholu, dowiedziałem się, że idę na imprezę z open barem. Cały dzień w szkole był dla Marka koszmarem. Chłopak musiał znosić docinki i kąśliwe uwagi swoich kolegów. Mimo wszystko nie rezygnuje z dodatkowych zajęć z języka polskiego. Postanawia stawić czoło problemom, na które naraziła go matka. O, widzę, że zostałeś na półko. O, widzę, że ty zaraz będziesz miała kółko pod okiem. Fioletowe, opuchnięte. Podróbko Janglosi. Pilnuj. A co, mam się schować w kiblu i płakać? Ja nie z tych. Dużo lajków na twój filmik już? 1600 lajków i 60 udostępnień. Skąd oni biorą takie liczby? 1600 lajków to robią moje filmiki. Czemu filmiki z jakąś pijaną mamą w jakimś głupim paradokumencie są popularniejsze niż najlepsza seria na polskim YouTubie, czyli Mięto Lirokeza? A jak tam mamuśka? Poszła nocą spać, czy dalej imprezowała? Z twoją starą chyba. Czekałem na ten tekst tyle lat. Boże, dziękuję. Dziękuję, że mi to dałeś. Ja już niczego nie oczekuję od mojego życia. Usłyszałem twoją starą paradokumencie. Jestem spełniony. Dzień dobry. O Piotrek, myślałam, że dzisiaj ci nie będzie. Usiądź obok Marka. Zaraz podzielimy się na grupę. Masz książkę, czy chcesz... Mam. To siadaj.
Mówiłam ci, że masz usiąść obok Marka. Sylwia będzie w parze z Żanetą. Sorry, ale tam jest dużo promili w powietrzu. Śmieszne. Co takiego? Normalnie wali od niego alkoholem. Pewnie spał w jednym łóżeczku ze swoją mamusią. Na 100% ktoś dostał rykoszetem od tego krzesła. Widzieliście, jak to krzesło poleciało? Ono prawdopodobnie wylądowało 3 klasy dalej. W innej szkole. Natychmiast wyjdź z klasy. Marek, zostań po kółku, pogadamy. Proszę o spokój. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam Marka Cydera. Powodzenia. Poproszę się do gabinetu. Ale o co chodzi? Chodzi o twoją matkę. Dostaliśmy telefon ze szpitala. Chodź, porozmawiamy o mnie. Ciekawe, czy będzie teraz dla niego dobra, czy zła wiadomość. Bo z jednej strony typ sam chciał, a z drugiej to jest jednak jego matka. No i okazało się, że jego matka ma tylko kilka procent na przeżycie, bo tak się schlała. A on teraz będzie mieszkał z ciocią, która go nienawidzi i on w sumie jej też nie, ale w sumie to dalej hejtuje matkę i mówi, że ma za swoje. Wychowawczyni jest przerażona zachowaniem Marka. Domyśla się, że chłopak musi być w szoku po tym, co usłyszał od swojej ciotki. Wychowawczyni chciałaby mu pomóc i przemówić do rozsądku, zanim nastolatek popełni jakąś głupotę. Marek, porozmawiajmy. Twoja mama jest pod dobrą opieką. Wszystko będzie dobrze, ale ty potrzebujesz pomocy psychologa. Znam świetną psycholog, mogę ci polecić. Nie, nic nie będzie dobrze. Boże, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? To wszystko przeze mnie. Powiedziałem matce, żeby się zapiła, że ją nienawidzę i zostawiłem ją tak z tą wódką. To nie wyglądało jak wódka, bardziej spirytus. A jeżeli to był spirytus, no to pograne. Nawet nie chcę myśleć o tym, co zrobiłem. Ale jak powiedziałem Markowskiej dyrektorowi o wszystkim, poczułem ulgę. Ja naprawdę nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Kilka minut temu mówiłeś kilkukrotnie co innego. Pod nieobecność Krystyny chłopakiem opiekuje się jego ciotka Lucyna. Policja mnie dziś wezwała. Ale się wstydu najadłam. Pytali, czy to mogła być próba samobójcza i w ogóle. Wiem, ze mną też sobie rozmawiali. I może wiesz, że jeśli nie daj Boże matka nie odzyska przytomności, to trafisz do rodziny zastępczej? Bo ja już powiedziałam, że nie mam warunków. Wszędzie mi będzie lepiej niż u ciebie. Tak jest! Wszystkich nienawidzimy! J**ć ludzi! J**ć życie! Au! Jak ty się do mnie odzywasz? Za takie coś powinieneś do więzienia trafić. No przecież nie chciałem! Skąd miałem wiedzieć, co matka zrobi? To prawie tak, jakbyś sam ją otruł. Jesteś taki sam drań, jak i twój ojciec. Nic dziwnego, że twoja matka pić zaczęła. No tak, teraz wszystko moja wina. A żebyś wiedział i mam nadzieję, że trafisz do jakiegoś poprawczaka i będę miała spokój. Jej. Może i trafisz do poprawczaka, ale będzie warto. Późnym wieczorem Marek, tak jak obiecał swojej wychowawczyni, przyszedł na spotkanie z psychologiem do poradni rodzinnej. Chyba zabrakło budżetu na ten taki długi fotel, co jest często psychologów w filmach. Więc powiedzieli mu, teraz pierdol nogi na stół, będzie, że jesteś wychillowany. Ilona postarała się, aby sprawa jej ucznia trafiła do jej znajomej psycholog Katarzyny Zamojskiej. Marek, zdajesz sobie sprawę, w jakiej jesteś teraz sytuacji? Chuj, jakby ci jeszcze nikt tego nie mówił. Tak, wiem, już ze mną rozmawiali. Dom dziecka albo rodzina zastępcza, bo ciotka mną się nie zapiekuje. To znaczy, przyznaję, nie będzie łatwo, ale myślę, że jakoś przez to przejdziemy. I naprawdę nie musisz przy mnie zgrywać cynicznego twardziela. Rozmawiałem już z profesorką Markowską, z lekarzami, z policją. Ja nie chciałem, żeby matka się zabiła. Chciałem tylko trochę nią potrząsnąć. Myślałem, że jak i to wszystko powiem, to wtedy... To wtedy przestanie pić, tak? To wiadomo, że to nie wszystko tak od razu z dnia na dzień. Bardziej ze spirytusu na wódkę. Wie pani, zamiast działa będzie proca. Chociaż i procą można zrobić sobie krzywdę. Słuchaj, a czy oprócz ciotki masz jeszcze jakąś rodzinę? Mam podobno ojca, Jan Kowalski. Przynajmniej tak się wpisuje w urzędzie, jak matka nie zna albo nie chce podać nazwiska. Tak, wiem, Jan Kowalski, Adam Nowak, Piotr Kwiatkowski. Naprawdę ciężkie życie musi mieć każdy Jan Kowalski. Współczuję wszystkim, którzy się tak nazywają. Musicie mieć ostro p***ne. Nawet gorzej niż dziewczyny z dużymi cyckami. Próbowałem wiele razy z mamą porozmawiać, ale wydaje mi się, że musiało się stać coś traumatycznego. Nie wiem, może ją zgwałcili, albo jestem synem jakiegoś mordercy. No ale ktoś jeszcze może to wiedzieć? Dziadkowie, rodzina mamy? Dziadkowie nie żyją, a ciotka Lucyna w sumie może wiedzieć. Bo nawet dzisiaj, jak z nią rozmawiałem, to mi powiedziała, że jestem takim samym bydlakiem jak ojciec. A pozwolisz mi z nią porozmawiać? To jest jego ciotka, więc może ty się spytaj jej, czy ona będzie chciała z tobą porozmawiać. Młody nie ma nic do tego, jakby on nie wydaje pozwoleń. Sam nie wiem. Jeszcze zrobię jakiś przypoj i w końcu też pani się niczego nie dowie. Ja w sumie postaram się z nią pogadać. Może w końcu pęknie i... Sam nie wiem.
Oby się tylko nie okazało, że to jakiś ksiądz czy coś. Czemu nie? Przynajmniej byłbyś dzieckiem Bożym. Widzę, że masz wiele teorii na ten temat. Jak byłem mały, to zawsze lubiłem sobie wyobrażać, że mój ojciec to jakiś super bohater albo jakiś tajny agent, który musi się ukrywać i nie może się widywać z rodziną. A to tylko Mietek spod żabki. W sumie to prawie jak super bohater, no bo kto wypije tyle co? Twoja stara! Rozmowa z psychologiem rozbudziła w Marku nadzieję na poznanie swojego ojca. Chłopak chce po raz pierwszy w życiu szczerze porozmawiać z siostrą matki. Ciociu, jak się mama czuje? Bez zmian. Jak to się mówi? Kac morderca! Nie ma serca. Będę u niej dzisiaj, to porozmawiam z ordynatorem. A ty pewnie nie chcesz iść, co? Ciocio, a tak właściwie to czemu nas nie lubisz, mnie i mamę? A zaraz, nie lubię. Ja was k***a nienawidzę. Pomagam ci, nie? O co masz pretensje? To ma jakiś związek z tatą, prawda? Znałaś go? To, czy go znałam? To nie twój interes. Dobra, widzowie, robimy przepowiednie. Jego stary to były tej siostry, jego matki, ale zdradził ją z jej siostrą i ta ma teraz za złe swojej siostrze, że ukradła jej chłopaka i jego staremu ma za złe to, że wybrał tą drugą, a dzieciaka nie lubi, bo pewnie przypomina starego, którego ona nienawidzi. Marek bez przerwy bije się z myślami, w jaki sposób mógłby dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu. Ma nadzieję, że z czasem ciotka zdradzi mu jakieś fakty z przeszłości. Siema, Marek. O, siema, gubia pi... Czekaj, mam coś dla ciebie. Zobacz. Spadaj, nie mam nastroju, dobra? Specjalnie ściągnęłam z netu program do obróbki i ulepszyłam nieco nasz filmik. Dodałam disco polo. I co, zadowolona jesteś? A gdybym ja tak podłożył disco polo pod filmikiem swoją mamuśką? Niedługo będziesz sławny w całej Polsce i jeszcze mi podziękujesz. Marek i jego mama. Mama, zamknij mordę! Siema. O, kolejny frajer przyszedł. Zamknij się. Sylwia, ty lepiej z nim nie gadaj. Wiesz, co on zrobił? Moja matka jest pielęgniarką. Podobno cały szpital gada, że jakiś dzieciak chciał otruć własną starą. Ale o co ci chodzi? O co mi chodzi? A może to wcale nie było zatrucie, tylko otrucie? A może to nie było otrucie, tylko Poison Spider ją tibijski zaatakował? Kasia obawiała się, że Lucyna nadal będzie nieufna. Jednak nieoczekiwanie kobieta bardzo otworzyła się przed młodą psycholog. Szczera rozmowa trwa już 2 godziny. Więc była pani związana z ojcem Marka? Tak. Jedno z głowy, lecimy dalej z listą z przepowiedni. Ciągle gdzieś przesiadywał w jakichś świetlicach, fundacjach. Był psychologiem, tak? Tak, z tego co wiem, udało mu się skończyć te studia. Kiedyś w internecie widziałam reklamę jego fundacji. Siusiak, co fiu? Po co tak agresywni od razu? Więc stracił panią z matką Marka? Z moją własną siostrą. Z siostrą, która ledwie skończyła 18 lat. Coraz lepiej nam idzie, już prawie cała przepowiednia odhaczona. Potem przyszedł, przepraszał. Ale ja nie umiałam mu wybaczyć. A ona? Taka sama suka jak i on. Gdyby nie ta ciąża, to bym wybaczyła. A teraz? Jak patrzę na Marka, to ciągle mam go przed oczami, taki podobny. Ja się już mogę zatrudniać w Hogwarcie jako osoba od przepowiadania przyszłości. 2 dni później Marek wciąż nie ma żadnych wieści o swoim tacie. Chłopak zaczyna tracić nadzieję, że kiedykolwiek odnajdzie ojca. Jednocześnie jego sytuacja w szkole stała się nie do wytrzymania. Nastolatek coraz bardziej zamyka się w sobie. Tak się w sobie zamyka, że zaczyna pstrykać fotki Young Leosi i Elvisowi Presleyowi. Te zdjęcia to chyba do fab folderu, co? Dzięki znajomościom szefa Kasi pierwsze spotkanie ojca z synem udało się zorganizować w obecności psychologów. O, dobrze, że jesteś. Panie Leszku, to jest właśnie Marek, pana syn. Wow, masz oczy swojej matki. Wow. Walcz się z takimi tekstami. Nie za dobrze mu poszło pierwsze przywitanie z ojcem, którego nie zna, ale miejmy nadzieję, że zaraz się poprawi, bo jak nie, to słuchaj, no w domu dziecka znajdzie się miejsce. Marek. Okej, ja wiem, że jesteś zdenerwowany, ale proszę cię, zrozum też mnie. Ja się też dopiero o tym dowiedziałem. Kłamie, zostawiłeś moją matkę. Ale o niczym nie wiedziałem. Nie kłam, Marek! Ja mu wierzę, tylko ten młody jakiś po... Raz ma wąty do matki, potem do ciotki, potem do ojca. Wszystkich. Chłop zaraz zrobi mi dramę na YouTubie, że nagrywam filmik z jego udziałem, bez jego wiedzy. W krótkiej rozmowie z psycholog chłopak postanowił dać ojcu jeszcze jedną szansę. Okej, w takim razie po prostu powiem jedną rzecz, najważniejszą dla mnie. Gdybym wiedział, że Krysia jest w ciąży, nigdy bym jej nie zostawił. Chyba nie był pan taki święty.
to prawda. Byłem najpierw w związku z Lucyną, z twoją ciotką. A potem poznałem Krysię, zakochałem się w niej do szaleństwa. A ona powiedziała, że muszę od niej odejść, bo jak jesteśmy razem, to ona w ten sposób rani swoją siostrę. Ale to wszystko p***ane, autentycznie rozbolała mnie głowa od tego paradokumentu. I aż mi tutaj wibruje powieka. I po tej kłótni nawet nie przyszło do głowy, żeby się do niej odezwać, nie wiem, przez 16 lat. Byłem głupi, naprawdę. Ale co u niej, bo policjant mówi, że ona jest w szpitalu. W śpiączce, umiera. O Boże. Przepraszam, ale tego jest chyba troszkę za dużo dla mnie. Czego? Czego jest za dużo? Tego, że umiera twoja była, z którą nie jesteś od 16 lat? Jeszcze tego samego dnia Marek dowiedział się, że stan jego matki nagle się pogorszył. U kobiety wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego. W ogóle ta matka to zajebistą rolę trafiła. Najebała się na początku, zrobiła trzodę, potem znów się napiła i siup! Nie ma jej do końca odcinka, już się nigdy nie pojawi. To dopiero jest rola hollywoodzka. Głupi gówniarz. Gdyby nie ty, nie byłoby tych problemów. I co, żałuję, że się urodziłem, tak? Marek. Dzień dobry. Ty! Co ty tu robisz? Przyszedł kwiatki na grób położyć. Pani Lucyna, zapomniałam przekazać. Znaleźliśmy pana Leszka. Następny miłosierny się znalazł. I gdzie ty jej te kwiaty chcesz przynieść? No, blok operacyjny? Pani Lucyna, spokojnie. Jak mam być spokojna, jak on mi życie zrujnował? A ty zrujnowałaś życie ładnych, różowych kwiatków i jeszcze niespalonego papierosa. Wiesz, co one muszą teraz czuć? Dlaczego wyście ukrywały przede mną, że mam syna? Dlaczego z Krystyną nie powiedziałyście mi nic, nie dałyście mi szans poznać własnego syna? Proszę bardzo, możecie się teraz poznać. Szczęścia życzę. Naprawdę się cieszę, że masz syna? Marku, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że uda nam się odzyskać stracony czas. Jakbym miał syna, który za 2 lata idzie na swoje i wypierdala, to też bym się cieszył. Pielęgniarka dzwoni. Tak. Tak. Dziękuję pani. Tak, zaraz będziemy. Operacja się udała. O. Jest szansa, że przeżyje. No to co, chodźmy do teraz szpitala. Tylko, żeby się obudziła. Te kwiatki podnosisz. Już się całe rozdupiły. Jak twoje życie w tym momencie? No, Marek chyba spasował. Podobno z jego mamusią jest źle. Matka mówi, że jest w śpiączce. Podobno się jeszcze nie wybudziła po tej operacji. Nic dziwnego. Jej wątroba pewnie wygląda jak Armagedon. Czyli jak twoja twarz. A może pójdziemy do szpitala i nagramy kolejny filmik? A może ja nagram filmik z wami, na przykład jak tłumaczycie się dyrektorowi? Co? Jakiemu dyrektorowi? Zapraszam do gabinetu, porozmawiamy o tym, co wrzucacie do internetu. Mam całą dokumentację, czekałam tylko na odpowiedni moment. Nie może pani, nie może pani! Nie może pani, ja zabraniam! Po południu okazuje się, że chłopak pojawił się w poradni psychologicznej. Marek, jak dobrze, że jesteś. Co on tu robi? Przyszedł do psychologa pogadać o swoich problemach, a ty co tu robisz? Lekarze, naprawdę na początku sądzili, że twoja mama ma zatrucie alkoholowe i dopiero w trakcie operacji się okazało, że tam jest coś jeszcze. Ale że co? Że ma torbie na wątrobie, rozumiesz, której po prostu nie wykryli w pierwszym badaniu. Tak czy siak ledwo żyje, więc na jedno wychodzi. Teraz obaj musimy się skupić na tym, żeby naprawić wszystkie nasze błędy. Dla Krysi, dla twojej mamy, tak? Ja ci we wszystkim pomogę. No to słuchaj, bo babka z Majzy zadała mi takie popierdolone zadanie. Krystyna odzyskała przytomność i niedługo wyjdzie ze szpitala. Stan kobiety bardzo się poprawił, ale do końca życia będzie musiała stosować specjalną dietę oraz zrezygnować całkowicie z alkoholu. Kasia obiecała jej również pomoc psychologiczną. Halo? Tak, pani Kasiu, dzisiaj nie będę. Też się cieszę, w ogóle dzięki tej sytuacji to nawet zupę się nauczyłem gotować. Każdy robi jakieś postępy w życiu. Mniejsze czy większe, to nieistotne. Ważne, by progresować i stawać się coraz lepszą wersją siebie. I z taką myślą was zostawiam. Na dzisiaj to koniec. Odcinek krótki, wiem. Przepraszam, kolejnym razem wam to wynagrodzę, obiecuję. A jeżeli wy chcecie mi wynagrodzić, nie mam pojęcia co, to zostawcie ocenę tego filmu. Zależy od tego, czy wam się podobał, czy nie. Zasubskrybujcie i najważniejsze, pobawcie się z nami w naszą interaktywną zabawę, czyli słówko w komentarzu. Dzisiaj piszcie zdanie, w którego skład wchodzi słowo wódeczka. Taka o, na przykład.
Tylko że tak macie napisać. Przykładowo możecie napisać: jaka dobra wódeczka, ale bym się napił. Ale wy nie pijcie, bo jesteście za młodzi. Ja postaram się jak najwięcej takich komentarzy poserduszkować. A póki co, żegnam. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie i po!